Skromny, empatyczny i wrażliwy młody lekarz Jakub Szczerba, ortopeda ze Śląska, był na pierwszej linii frontu wojny w Ukrainie. Pojechał pomagać, a przede wszystkim ratować ludzkie życie. Pracował w szpitalu polowym i opatrywał rannych, tych, którzy walczą o swoją wolność z bronią w ręku. Widział śmierć, czuł strach i niepewność każdego dnia. O tym, co przeżył, będąc w Ukrainie, opowiedział dziś, 2 tygodnie po powrocie. A tej opowieści słuchała Fatima Orlińska. Tak wygląda pomoc medyczna na pierwszej linii frontu, widziana oczyma lekarza Jakuba Szczerby, który postanowił nieść pomoc rannym żołnierzom w Ukrainie. Przez około 1,5 miesiąca był wszędzie tam, gdzie była potrzebna jego pomoc. Pan Jakub należy do Fundacji w Międzyczasie Polskich Medyków Pola Walki. My jako fundacja wspieramy zarówno oddziały na tyłach, czyli pomagamy zarówno w szpitalu polowym, pomagamy w ewakuacji medycznej z linii frontu, ale również pomagamy tam w samym punkcie, gdzie toczą się walki, czyli fizycznie ściągamy chłopaków z okopów rannych i chcemy ich po prostu dowieźć bezpiecznie do szpitala. Czyli ta praca wiąże się z tym, że często są takie sytuacje, które generują duże niebezpieczeństwo. Jak podkreśla Jakub Szczerba, w Ukrainie toczy się wojna artyleryjska. Jedna na 100 ran jest od kuli, reszta od odłamków. Żołnierz nie widzi swojego przeciwnika, ale znalezienie się w nieodpowiednim miejscu może kosztować go życie. To także niewyobrażalny stres. Dla mnie najgorsze było oczekiwanie, aż ustanie ostrzał, oczekiwanie na to, żeby przeciwnik dał nam szansę rozpocząć nasze działania. Kiedy już człowiek zaczyna działać, kiedy już jest rozkaz, pada rozkaz, że trzeba udzielić pomocy, kiedy już mamy tego rannego, udzielamy pomocy, to trochę zapominamy o tych wszystkich niebezpieczeństwach. Zagrożenie istnieje cały czas, nawet już w szpitalu polowym. Najważniejsze jednak jest, aby bez względu na okoliczności trwać w niesieniu pomocy. Nie chciałbym nigdy dojść do takiego momentu, że człowiek zobojętnieje na to wszystko, co tam się dzieje, a łatwo do tego dopuścić, kiedy człowiek jest zmęczony, nie ma siły, jest zagrożony, to łatwo powiedzieć sobie, słuchaj, nie mogę ci pomóc i odejść. No ale to nie jest praca medyka bojowego. My tam musimy być i tam musimy do końca tego rannego zabezpieczyć i z nim zostać. Pytanie o powrót na front jest trudne, ale jak mówi Jakub Szczerba, tam na linii frontu wciąż pracują jego przyjaciele i bardzo możliwe, że gdy będzie taka potrzeba, wróci tam, by dalej nieść pomoc.